Hej, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, słuchajcie, to jest troszeczkę inny serwer, ale oczywiście zapraszam was na vetogaming.pl, tak na wstępie, a druga rzecz to jest ta, że to jest teoretycznie mapka, którą wszyscy dobrze znamy, ale z drugiej strony... Ale z drugiej strony jest to dominacja, więc troszeczkę bardziej dynamiczna gra powinna być. Powinna być troszeczkę, albo i znacznie bardziej dynamiczna. Tu jest nasz człowiek, a tam ktoś naparza. Chodź tu, misiu. O ty, fucking bitchen. Ty hultaju, ty. Jestem porucznikiem, nie strzelaj do mnie. A! Widzieliście to? Gademy, co tu się dzieje? Ale przynajmniej rozproszyło mnie to, że osiągnąłem 76 poziom po prostu. Jestem porucznikiem, czy podporucznikiem. Czy to ważne? Ostatni członek, jestem ostatnim członkiem. To dziwnie brzmi. Okej, może być tu bardzo dynamicznie, więc musimy uważać. Teoretycznie sytuacja bardzo podobna jak w przypadku... No właśnie, już nam was zdobywają, jesteśmy ruskimi? Tak, jesteśmy ruskimi, więc okej. Ostrożnie. Panowie, ostrożnie. Leżysz? Żyjesz? Ktoś tam rzucił granada. Jesteśmy tylko... właśnie... Wstawaj, stary. Ostrożnie, ktoś rzuci granat, to nas wszystkich rozpyli tutaj. Rzucę tutaj apteczkę. Nie chcę tutaj wskakiwać mu pod lufę, bo to nie o to chodzi. Teraz będzie surprise. Mam go! Idzie, wystaje głowa. A, widziałem cię, misiu pysiu. Fuck! Ach, Holender, jasna. Tak blisko. Goddammit. To nie jest CS, także... Gdyby to był CS, to bym ja tak naprawdę cały czas ginął. Okej, okay, losowa miejscowa. Tutaj. No dobrze, niech będzie tutaj. Albo nie, czekajcie, pójdziemy sobie tędy. Zobaczmy, co tu się kryje. Widzieliście? O ty, hultaju ty. Sobie rzucę. Nie wiem, gdzie oni biegną teraz. Mam misia, pysia. Przeładujmy. Już go tam strzelam, ale niestety... Tu jeszcze ktoś biegnie. Fuck! Słyszę po polsku ktoś mówi, czyli... Ajajajajaj. Czyli to niestety wróg. Jako, że jestem po stronie rosyjskiej, muszę się spodziewać, że... dubbing w języku polskim niestety... będzie... mało sprzyjający dla mojej... postaci. Okej, to jest, pamiętajcie, to jest dominacja, także to jest mniejsza mapa. I tu rzeczywiście się dużo dzieje. Okej, ostrożnie, powoli. To znasz? Aha, dymny poszedł. Aha! Fuck! Dobra, dymny poleciał na szczęście. Teraz już prawdziwy. Ajajajajaj, Justin Bujak. No dobrze idzie, dobrze idzie, będzie dobrze. Pawle, spokojnie. To tylko gra. Pamiętam jeszcze jak kiedyś... Bardzo nerwowałem się przy tego typu grach. I dalej na przykład widzę osoby. Są w internecie jakieś materiały, gdzie powiedzmy gościu po prostu denerwuje się na temat w jakiejś tam grze, tak?
I nagle rozpracowuje ją przy użyciu klawiatury. Ale w taki bardzo dość agresywny sposób. Rozwala po prostu klawiaturę swoją na części. Po lewej stoi. Albo stał. No ładuj, ładuj, ładuj. Dobra. O, fuck. Jezus, wszyscy padli, no god damn it. Nie chcę, żeby tutaj zginęli, bo jak tak naprawdę ich odratuję, wtedy punkty jakoś tam odzyskujemy. Więc warto o tym pamiętać, ale w momencie, kiedy jest atak, to ciężko. Ciężka sytuacja. Tam się coś dzieje. Leży. Tutaj coś się działo. Możecie zdążę podnieść. Proszę bardzo. Widzisz, jak jestem dobry. Ajajajajajajaj, dobra. Za każdym razem kogoś podnoszę, to od razu ginę, nie wiem dlaczego. Widzisz już. U góry po lewej stronie te komentarze. Trochę kultury. Trochę kultury, co wy piszecie tutaj, tak jest, dobrze powiedziane. Właśnie odnośnie tego denerwowania się przy grach. Okej, dymny ktoś puścił. No misiu, wystaw łepek. Przyładuj. Pysiaczku. Nie stój mi, ja pierdzielę przed lufą. Chłopie. Jest dymny. Niech się tylko wychyli. Niech się tylko wychyli. Holender, jasne. Normalny granat poszedł. O, puściłem mu salwę pocisków. Okej. On tam zaraz wyskoczy, coś czuję. Z tyłu? A, to jest mój, dobra, świetnie, wiedziałem. Tak zawsze jest niestety. Okej. Niestety jest podgląd na minimapę. Idą. Podgląd na minimapę, więc trzeba uważać. Tu gdzieś był. Ach! Zobaczmy tego Justina. 21 do 8. Dobrze mu idzie. Nie damy się, nie damy się tak łatwo, absolutnie. Walczymy do samego końca. Do ostatniej kropli krwi. Tej wirtualnej oczywiście, zero-jedynkowej. Pamiętajcie, żeby przejmować też tu punkty w tej grze, bo jednak to jest dominacja, ale... Nie jest to typowy podbój. Ale nie mając punktu, niestety szybciej doprowadzicie do swojej klęski. Świetnie, zabiłeś swojego, gratulacje, chłopie, gratulacje, naprawdę. No... No nie, masakra. Ten zabił swojego, a ten nas wysadził wszystkich. Gratulacje, naprawdę. Teraz grajcie tu z kimś. No katem. Od prawej coś szło? Widzieliście, jak zlamiłem? No to była masakra teraz. Teoretycznie można wybaczyć coś takiego, albo można po prostu gościa zdzielić. Gdzieś tam daleko są. Dobra, krzanić to. Weźmy tutaj do środka. Okej, poszło. O Jezus! Ale weszło. Skąd? Nawet nie wiem, skąd do mnie strzelał koleś. No wiecie co, oszuści, wallhacki, macie programy i nic więcej. Ktoś trzeba to wytłumaczyć. Dobra, zobaczmy sobie, gdzie my jesteśmy. Kto
która to mieścina teraz. Po prawej stronie coś tam rypie. To znasz. Tam coś się znajdowało. Tam kolega się położył. Tam jest czysto. Ja nie widzę skąd to leci, skąd ten grad pocisków teraz. Kolega z drużyny, o to trzeba pomóc. Jezus Maria, już nam wlecieli. Wszyscy pilnują jednego wejścia, a są dwa tak naprawdę, nawet trzy. I się nie dziwię wcale, że do tego doszło. Patrzcie, 10-10, już mi tutaj statystyki lecą łeb na szyję. Muszę się odgryźć za chwilę. Może gdybym nie zginął kilka razy przez moich, no to byłoby łatwiej. Dobra, chłopie, idź, ciś, nie stój w miejscu. Już? Postrzelaj sobie, wyjdź stąd. Kurde, nie, no co za... Co za kretyn! Ja pierniczę, zabiłem... O, sorry. What the fuck? Ah. Teraz mi podnieśli. Ja się wcale nie nerwuję, wcale się nie nerwuję. God damn it, no. Czekaj, gdzie ja teraz jestem? Tutaj jestem, okej. Gdzie on ma ten łeb? Tu jest nasz. Z chłopie tędy przejdą chyba. Może oni tu walą z tej strony ludzi, a wy stoicie w miejscu. Nie podnoszę ich, pierniczę. Wiem, że to są moi, ale to są... Oh. Tyle razy mnie doprowadzili już do zgonu. Po prostu masakra. No może ta sytuacja, co przed chwilą była, to nie byłem w stanie uwierzyć po prostu. Jest. Aj. No wyobraźcie sobie, że wiecie, wskakujecie tak naprawdę w tłum ludzi, zabijacie przeciwnika, a po chwili ktoś się skapuje, że tam był przeciwnik i zabija nas. Szkoda gadać. Albo gość miał takie opóźnienie, że nie wiem, naprawdę ciężko powiedzieć. No wychal, wychyl się, stary. Sobie przeładuję tymczasem. Gdzie tu jest? O Jezus Marek, ktoś mi dopadł. Do przewidzenia było. Chyba musiałem sobie wziąć tutaj tak naprawdę karabinek z tłumikiem i może byłoby troszeczkę łatwiej, bo tak naprawdę jest, pojawiam się na minimapie w momencie, kiedy strzelam. A z takim tłumikiem mógłbym być cichym zabójcą i wydaje mi się, że za chwilę takie coś będę musiał zrobić. I zobaczymy, co z tego wyniknie, ale... Dobra, zróbmy coś takiego. Zaraz zmodyfikuję swoją broń. Tak na szybko jeszcze. Dostosuj, proszę bardzo, tutaj. Weźmy sobie tłumik dźwięku, odrodzenie, losowa, miejscowa. Zobaczymy, jak teraz to będzie działało. Teoretycznie z tłumikiem, wiadomo, zupełnie inaczej się strzela. Tam coś się dzieje, panowie. Z drugiej strony chyba. Aha. Czyli Pawle, nie wychodź. Nie śpiesz się. Wiedziałem, słyszałem go.
Ja tak nic nie mówię. Staram się wyciszyć. Wychyl się, wychyl się, wychyl się. Justin Bujak. Mam go w końcu, dorwałem. Gdzieś tam są. Czekajcie, spokojnie. Tam nikogo nie ma? Wychylcie się, wychylcie się, no. Brawo, zabij swojego, tak? To mi się tylko wydaje. Tak jest, zabijamy się nawzajem, sami. Teraz wiadomo, czemu przegrywamy. Nie ma amunicji. Fuck. Nie podnoszę cię, chrzanić cię. Chłopie. Znowu mi plecy przesmarują. Moi ludzie. Moi sojusznicy. Fuck. Muszę się wycofać. Naładować. Naładować sobie energię. O! Widzieliście? Widzieliście? Tam stoi. Jest, leży. Dobra. Gdzieś tu łażą. Było do przewidzenia, że skoro wychodzą stamtąd, to pojawiają się również i na A. Dobra, tam leży. Za chwilę pewnie ktoś przyjdzie do nas. Kryjcie plecy, ludzie, kryjcie plecy też. Jest. Niestety. Przejdźmy tędy. Drugą stroną. Będzie taki surprise. Surprise. Przebiegnij, przebiegnij, chłopie, przebiegnij. Idą. Jak oni tam stoją, to po co ty rzucasz? Chłopie, oni są po drugiej stronie. Dobra, leżysz. Chyba, że ktoś nam plecy zaraz zrobi. Okej. Przejmujemy punkcik. Jest nasz? Jest nasz, okej. Jedziemy dalej z tym. Tu jest dymny. Tu jest czysto. Podejrzewam, że tutaj zaraz będą znowu wychodzić. Nie słyszę nikogo. Tu jest nasz. Tu jest czysto. Gdzie oni są w ogóle teraz? Na B. Okej, czyli walka trwa na B tak przede wszystkim. W dużej mierze tam stoimy wszyscy. Okej, ja wyłażę stąd tu, bo tutaj nie lubię stać na samym środku tego korytarza. Chociaż z drugiej strony. Okej, jakieś dorwałem. Justina Bujaka znowu dorwałem. Przerzucił mojego KBZ. Tak, cichutko. Tu poleciał nasz. Jezus! Chłopie! Jezus! Ja zabiłem kolesia, a koleś... Oh. Dobra, sami sobie weszliśmy w ogień. Goddammit, mas... Teraz to ja zlamiłem. Okej, okay, punish, tak? Super. Super. No po co mnie ktoś podnosił? W takim razie ja też. Ja też daję punished. Tak, oczywiście. Ten, który mnie zabił. No nie, no tak nie może być. No. Skoro... Dobra, przejdźmy tutaj. No, wychyl się. Leżysz! Służba.
Służba, a nie wróżba. Przeładujmy teraz tę pompę. Okej. Ależ naparzamy. Dobra, teraz lecimy na C. Ostrożnie, bo nie wiem, za chwilę pewnie B nam będą przejmować. Jeżeli tu się dzieje takie coś złego, tu jest nasz. Więc tutaj może być przeciwnik za chwilę, zaraz zobaczmy. Są nasi. Są nasi. C, lądowisko. Na C nie lubię chodzić za bardzo. Na lądowisku bardzo nieciekawie się pogrywa. Ktoś biegnie. Nie nasz. Fuck! Z tyłu. Ktoś mi plecy robił. Okej. Oho! Dobra. Masakra, co tu się dzieje? Jest na rzeźnia. Niestety, jak widzicie, z tłumikiem jest troszeczkę gorzej. Tu zaraz ktoś wyskoczy. Przesuń się. I plecy ktoś tam robi. Dobra, ja się wycofuję. Tu jest teraz nieciekawa sytuacja. Tu jest nasz. Granat. Fuck. Dobra. Zabrakło mi żołnierzy, jak widzieliście. Także już teraz pistolecikiem będziemy naparzać. Chyba że ktoś mi rzuci skrzynkę z ammo. To byłoby naprawdę super. Jest chyba tutaj skrzyneczka, ale... Jezus, Paweł, zgiń w końcu! Jest amunicja, jest amunicja. Dobra, tu jest granat dymny, więc nie wchodzimy. Troszkę przyciemnimy. Tyły. Apteczka. Tam coś się dzieje, tam zginął nasz. Dobra, tutaj chronią. Tu zaraz na plecy będą robić, już widzę na minimapie. Okej. Leży. Na szczęście, na nieszczęście to nie byłem ja. Leży. Okej. Prawie swojego ściągnąłem. Okej, leci tu ktoś. Oni robią błąd, że nie rochodzą razem. Zaraz mnie wyrzucą z gry, coś czuję, bo od dłuższego momentu nie zginąłem. Nie zdechło mi się. Myślę, że ktoś na granatę wdepnie przynajmniej. To jest bardzo mała mapa teraz. Znaczy inaczej, ona jest troszeczkę okrojona, jako że to jest dominacja. Stąd też wygląda tak, jak wygląda. Nie, no, nie, ach, nie cierpię, jak ktoś rzuca te dymne. Przesrana sprawa. Przejdźmy sobie tędy. No idzie! Kurde, widziałem chyba jakiś łepek. Tam mogą być. Ja już swoich nie podnoszę nawet, nie ma opcji. Dobra, dam ci apteczkę. Ja swoich nie podnoszę z tego względu, że widzę, że to się nie opłaca. Po prostu jest nas za dużo na takiej małej mapie. I przez to
Przez to wygląda tak, jak wygląda, czyli po prostu wiecie, nagle w jednym momencie gdzieś 10 chłopa jest obok mnie. Okej, dymny. Miał go oznaczonego, więc było łatwiej. Spokojnie. Delikatnie się wychylmy. Cholera, granat. Dobra, teraz. Chłopie, jak ty rzucasz? Leży. Spokojnie, Paweł, spokojnie, będzie dobrze. Tam chyba na plecy zaraz będą robić. Biegnie. Dlatego się nie biega. Ja się w CS-ie nauczyłem, że się nie biega. Staraj się tak nie biegać. Tu ktoś się zrodził. Dobra, wycofujemy się. Musimy znaleźć. Kuźwa. Myślałem, że swojego zabiłeś, chłopie. Chłopie, ja nie umiem zginąć. Ja potrzebuję amunicję. Amunicjon, chłopie, amunicjon. God damn it. 38 do 15. To się mi za dobrze idzie. O, dzięki, stary. Już wie, o co chodzi. Dobra. O, zobaczmy, jak to jest. 38 do 15, jakoś to idzie. Skąd? Czekajcie, skąd? Muszę zorganizować się teraz. Wyjdź. Chyba tutaj. Dobra, mam go. Z dwóch stron. Teraz nie wiem, czekajcie. No, a nikt nie bierze. Tutaj będzie widać go chyba. Fuck! Zginąłem w końcu, jest! Zginąłem, jest! Udało się! God damn it! To było teraz bardzo trudne. Czasami mam lepsze, czasami gorsze dni, jeżeli chodzi o Battlefielda. Zobaczmy na spokojnie. Mamy 39 do 16, 7000 punktów, więc jakoś tam to powoli idzie. Niektórzy mają znacznie wyższe. Znacznie więcej, znacznie lepiej. Dobra, weźmy do gry jeszcze raz. Jak widzicie, tłumik bardzo mi pomógł. Teraz nie rypię na całą mapę, że tu jestem. Ale z kolei tak mnie widać, więc... Nie wiem, gdzie się wychyli teraz. Tu gdzieś strzelali. Dobra. Jak w każdej grze strzelance warto przeładowywać w miarę regularnie. Okej, okay. Tam coś było, jakieś światełeczko. To nie moje. Dobra, czyli idziemy dalej, na B. Fuck! Will Brulis, nie wiem, co to jest w ogóle. Ale dorwał mnie. Niestety. Jak tam stoimy z czasem? Jezus Maria, 484 do 452, czyli tak naprawdę bardzo wyrównane składy mamy. A co za tym idzie, bardzo długa runda to może być. Więc śmiem podejrzewać, że my tą rundkę skończymy troszkę wcześniej. Tam był przeciwnik, jakby co. Przez chwilę był widoczny. A jeżeli nie widzieliście, to wasz problem. Ale jednak jakby nie było, jak się ogląda film na YouTubie, to zupełnie inaczej niż jak się gra w rzeczywistości. Przede wszystkim jest zupełnie inna jakość. No przesuń się, nie mogę strzelać. Ja pierdzielę, stanie ci kurczę przed lufą. Nie strzela do przeciwnika, stoi w miejscu. Jezus, jak wy tu sto... Ja pierniczę. Jak oni to zrobili, że stało tu pięciu chłopa i nikt nie widział, że w głównym korytarzu jest przeciwnik. I to w takiej dużej ilości. No właśnie. Widzę, że tutaj jeden... właśnie, zobaczcie, tutaj jest taka... Czekajcie. UJMKI1. Nie wiem, jak się to czyta, aczkolwiek jest to jeden z graczy z Veto Gaming. Jakimś cudem też się tu znalazł. Jak sympatycznie. Chłopiec, ty robisz, stary.
Super! Super! Porobieniec mnie dorwał. Mój własny człowiek. Już dzisiaj zginąłem tak chyba 4, nie wiem, nawet nie liczyłem, chyba 4 razy, tak? Przynajmniej 3-4 razy. Zabity przez własnych ludzi. Przez graczy z własnej drużyny. Dlatego nie cierpię, kiedy jest taka duża ilość osób na tak małej planszy. I kiedy jest włączony... Kiedy jest włączony tak naprawdę hardcore. Gdzie możemy się wspólnie wszyscy napierdzielać. Gdzie sojusznicy mogą mnie zabić. Patrzcie, jak blisko byłem. 69 zabity. 69. W 69% oczywiście. Ja widzę, że już chyba nikt nie podnosi. Wszyscy doszli do tego samego motywu, że nie ma sensu podnosić swoich sojuszników. Bo w tym momencie jest nas zbyt dużo w jednym miejscu i niestety nasi własni Jezus Maria. Nasz własny zespół nas zabija. Właśnie, co to ja mówię. Chyba jeszcze zbyt wcześnie rano jest, wiecie? No dobra, prawie 13, ale nie jest wytłumaczenie. Fuck! Dobra, tam było dwóch i jeden po lewej. I tak bym nie miał szans. I tak bym nie miał szans, absolutnie. Dobra, słuchajcie, powoli musimy kończyć, jako że nam się czas też kończy już. A gry końca nie widać. Mamy przewagę 47 punktów w chwili obecnej. Więc jakoś to idzie. Jezus Maria, tam cała grupa znowu była. Ja muszę i tak kończyć już niestety, także słuchajcie, dzięki za uwagę, do zobaczenia wkrótce i trzymajcie się, pa pa.